czy on napisze, lub czy ona napisze, w zależności kto pyta. Osoba pytająca, która słuchasz teraz mojego filmiku i mojej wróżby, dziękuję, że odwiedzasz mój kanał. Również wszystkim nowym widzom i nowym słuchaczom powiem, żeby zasubskrybowali mój kanał od razu dzisiaj z dzwoneczkiem u góry, by dostawać nowe wróżby codzienne, darmowe i filmiki na różne tematy. Witajcie, kochani, i dzisiaj zobaczymy, czy on, ona napiszą do Ciebie, osoba pytająca. Witam serdecznie, proszę o więcej komentarzy, o więcej lajków w górę, by ten kanał żył, był po prostu aktywny, by się rozwijał, by Państwo mieli ze mną kontakt, wymianę energii, interakcje. To właśnie jest ważne dla mnie, ponieważ to mnie również motywuje i inspiruje do nagrywania. Dzisiaj, kochani słuchacze, chciałam Was również zaprosić na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne są poprzez WhatsApp i na podstawie Waszego zdjęcia lub Waszej osoby ukochanej, zdjęcia, dat urodzenia, no i oczywiście konkretnych pytań związanych z Waszymi osobistymi problemami lub po prostu pytaniami, by dostać wskazówki kart Tarota lub Lenormanda. Także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym filmikiem, jak również w komentarzach. Napiszcie e-mail, ja powiem, wytłumaczę, jakie są warunki wróżby. Dzisiaj, kochani Państwo, widzimy tutaj dwie grupki, które już przygotowałam, wylosowałam. Dwie grupki, wybierzcie sobie jedną z tych. Pierwsza grupka to będzie obelisk kwarcu górskiego. I druga grupka to będzie kwarc cytrynowy. Wybierzcie sobie ten kwarc, który Wam odpowiada, który Wam się podoba, który przyciąga Wasze oko. I zobaczmy, co pokażą karty na temat tego czytania miłosnego, czy on, ona napisze. Pierwsza grupa. Na przełożeniu kart Lenormanda widzimy koniec. Coś się między Wami skończyło. Coś przestało być już relacją. Być może brak kontaktu, być może brak regularnych spotkań i rozmów, pisania. Chodzi tutaj o to, że wymaga Wasz związek transformacji, przemiany, radykalnej przemiany i nowego początku, nowej szansy, lecz odrodzenia się tego związku na nowo, na nowych warunkach. Przemiana jakaś w Was, tak? Lub zmiana zachowania. Także taka jest już tu tematyka, że coś zostało rzeczywiście między Wami przerwane, urwane, skończone. Zobaczmy teraz, kochana grupa pierwsza. Obelisk kwarcu górskiego. Co pokaże karta Tarota? Karta Tarota pokazuje tutaj królową monet. Królowa monet to oczywiście osoba w zgodzie z naturą, która żyje w zgodzie ze sobą samą, przedsiębiorcza, zaradna, kompetentna, elokwentna, inteligentna, współpracująca z innymi, jak również umiejąca zaradzić, zarządzić firmą, rodziną, relacją. Dobra matka, dobra żona, dobra partnerka, opiekunka, dobra kochanka. Królowa monet to tak jakby w arkanach dużych cesarzowa. Czyli królowa monet jest również bardzo powabna, kobieca, piękna, estetyczna, zadbana, urodziwa. Widzicie, wsłuchuje się tylko w głos swojego serca, swojej duszy, swoich myśli.
medytuje być może, kontempluje, jest zgodna, spokojna z naturą, w harmonii z naturą, w tym sensie chciałam to wytłumaczyć. Oczywiście jest to też dobra biznesmenka, która włada no, być może jakimiś zamożnymi środkami, czy firmą, czy immobiliami, tak? Umie zarządzić i zespołem pracowniczym, i tak jak mówię, budżetem rodzinnym. Więc tutaj on postrzega Was jako taką piękną, zadbaną, pracowitą, zdolną osobę. Zobaczmy, czy on napisze. Bardzo chciałby zgody. Jest przerwany kontakt. Coś się między Wami urwało. Idzie już jakaś informacja. Tak, on napisze, na pewno. To są dwie karty komunikacji. Wiadomość, która idzie do Ciebie, bardzo duża potrzeba rozmowy, tak, o tym, co się stało, coś się między Wami zakończyło, być może on jest zraniony. Tutaj idzie już wiadomość również w bardzo szybkim tempie. On wyśle wiadomość, napisze, czy zadzwoni, tak, czy przyjedzie nawet, czy będzie jakaś nagła tutaj wizyta, czy nagła rozmowa. Chodzi o to, że harmonia w Waszej relacji została przerwana i to bardzo raptownie, szokująco szybko, gwałtownie. I tutaj właśnie tej harmonii jemu brakuje. On myśli o tej harmonii, by ją z powrotem uzyskać, to, co zostało raptownie, nieoczekiwanie przerwane. Jest tutaj jednak, powiem szczerze, jakaś jeszcze taka nutka niezdecydowania. On myśli właśnie, czy wrócić, czy to wyjaśnić, czy zacząć jeszcze raz, czy dać nową szansę, czy tutaj odejść i zacząć zupełnie coś innego. Może być również, że ma jakąś inną tutaj partnerkę na oku i rozważa o innej, alternatywnej tutaj ewentualnie możliwości. No ale będzie wiadomość, będziecie mogli rozmawiać, będziecie komunikować, będziecie coś wyjaśniać, więc grupa pierwsza, czy on napisze. Tak, on napisze i to w bardzo szybkim tempie. Dobrze, kochani, teraz zobaczmy, co przedstawi grupa druga. Zapraszam grupę drugą. Przyjrzyjmy się kartom dla grupy drugiej. Grupa druga to przedmiot, który wybraliście. Właśnie taki to jest kwarc cytrynowy. Zapraszam grupę cytrynową. W przełożeniu kart już, kochani, widzę na dnie karty Lenormanda, że mamy tutaj żmiję. Żmija oczywiście zawikłania, problemy, komplikacje, opóźnienia, być może jakieś tutaj nałogi złe lub jakaś toksyczność, która zepsuła Wasz związek, która psuje być może w tej teraźniejszości Wasz związek. Może być to również zazdrość, ponieważ pojawiła się inna jakaś tutaj konkurentka, partnerka, osoba, tak? I być może jest tutaj duża też zazdrość i no, komplikacje oczywiście. Zobaczmy, co pokazuje karta Tarota. Pięć kubków. Pięć kubków mówi o smutku. O smutku właśnie z powodu tych zawikłań, komplikacji, problemów, opóźnień, no jakichś tutaj, nie wiem, jadowitych, wręcz toksycznych energii, smutek. Coś się zakończyło, tutaj trzy widzimy kielichy, które się wylały, czyli coś się zakończyło, zepsuło, wylało, skończyło, urwało i tutaj jakby pesymizm, rozczarowanie, smutek, no rozżalenie takie ogólne i mała szansa, mała nadzieja na to, by się jeszcze coś udało. Piątka kielichów mówi również o smutku emocjonalnym, tak? To karta bardzo emocjonalna, lecz smutna. Żal, strata, właśnie zakończenie czegoś lub rozpacz po stracie kogoś lub rozpacz po zakończeniu relacji. Tak tutaj wyglądacie, tak postrzega Was
Wasz partner, być może on również jest w tej energii, być może oboje jesteście wręcz w tej energii takiej smutnej. Zobaczmy, czy on napisze, pomimo tego smutku i rozpaczy, rozczarowania. Stabilność Waszego związku, Waszych kontaktów, Waszego partnerstwa, Waszego właśnie być może Waszych regularnych spotkań została raptownie tutaj przerwana, gwałtownie, nieoczekiwanie. No jakiś szok, tak? Szok, że nie ma absolutnie już w ogóle stabilności Waszego związku. Tutaj tak, on napisze, idzie już jakaś wiadomość lub on chce wysłać już jakąś wiadomość, informację, że tęskni. Tęskni, myśli wieczorem, myśli nocą, być może nawet wiadomość, która przyjdzie lub telefon od niego lub jego nagłe odwiedziny, gdzie nagle wpadnie lub się spotkacie, będzie wieczorową porą lub w nocy. Być może będzie to spotkanie pod osłoną nocy, czyli w tajemnicy, w sekrecie. Być może będzie to pisanie, komunikacja wieczorem lub wieczorową porą. Tak? Być może właśnie tutaj on tęskni wieczorami i myśli o tym, żeby do Was napisać, by odnowić i wyleczyć Waszą komunikację. By było znowu tak jak wcześniej, czyli stabilność, dom to stabilność, by wróciła ta stabilność, która tutaj raptownie się zakończyła. Szczury. Szczury mówią o jego lękach, o jego wątpliwościach, o jego niepokojących myślach, negatywnych być może myślach, które jakby blokują go, nie pozwalają mu napisać, nie pozwalają mu spontanicznie tutaj nawiązać kontaktu. Szczury to przede wszystkim lęki, właśnie ta negatywność, że dużo strat już jest między Wami, brak stabilności, przerwany kontakt, że może nie da się tego już odnowić. Także tutaj dużo negatywnych spraw i tak jakby, powiem szczerze, że ta wiadomość, to, że on chce napisać, że on tęskni, że on myśli, że rozpacza, że jest smutny, że być może nawet śni o Was wieczorową i nocną porą, to będzie ta wiadomość jakby tutaj jego, poprzez jego lęki, negatywne myśli, jakby nie dojdzie do Was, czy będzie ona jakby jeszcze raz, no jak to się mówi, zlikwidowana, on zrezygnuje z tego, on jednak nie napisze, ponieważ te lęki, jego wątpliwości, negatywne myśli są o wiele silniejsze niż chęć tego, żeby on się tutaj z Wami spotkał czy pisał. Więc tutaj szczury i żmija, niestety są to dwie negatywne karty mówiące o komplikacjach, opóźnieniach. No i właśnie te karty kończą ten układ dla grupy drugiej, więc te karty rokują, że jednak będą straty, że jednak się być może nie spotkacie lub nie będziecie pisać, że on może zrezygnuje z napisania do Was, pomimo, że tęskni o Was, myśli i czuje jakieś takie duchowe przywiązanie, ale on nie napisze, ponieważ jego lęki, jego być może jakieś nałogi, być może jakaś inna kobieta, rywalka Wasza, konkurentka, to właśnie tutaj zatruwa jego chęć, jego uczucia do Was i on po prostu zrezygnuje i nie będzie pisał, przynajmniej w najbliższym czasie będą jakieś opóźnienia, no komplikacje, tutaj żmija mówi o opóźnieniach, czyli na razie jakby na dzień teraźniejszy, dzisiejszy, tak, w tych najbliższych dniach, bo to jest teraz wróżba na najbliższe dni, to jego wiadomości do Was jednak nie dojdą z różnych względów, być może nawet ze względów, że on jest tutaj w związku z inną kobietą, kobieta ta może być jakaś trudna, jakaś intrygancka, dociekliwa, no o brązowych włosach, takich do ramion lub dłuższych, Wasza rówieśniczka lub młodsza, więc tutaj jakaś zadziorna, bardzo wyrafinowana kobieta, która nim też manipuluje i być może właśnie ta wiadomość, którą on tak naprawdę chce do Was napisać, ponieważ tęskni, nie dojdzie do Was lub zostanie odwołana. Po prostu no wymazana, tak, z tego, ze smartfonu czy z komputera. Dobrze, dziękuję kochani, dziękuję grupie drugiej, dziękuję wszystkim, którzy tu zaglądają. Pozdrawiam Was kochani bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I zapraszam Was jutro na mój kanał Orakel Miłości u Loeli. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Proszę o kciuczek w górę, czyli like, proszę o komentarz, nawet jakiś mały smajlik.
Proszę oczywiście o nowe subskrypcje. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.